Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, będzie kolejny filmik o lutownicy T12, ponieważ jest to fajny temacik i myślę, że dużo jest informacji jeszcze do przekazania na temat tych stacji. I w tym odcinku chciałem wam się podzielić kilkoma takimi nowościami, które ostatnio odkryłem. I dzięki pewnemu użytkownikowi na GaduGadu wysłał mi linka do pewnej strony, gdzie gościu taką stację DT12, którą można sobie złożyć za tam 50 zł powiedzmy, roztrzaskał ją na części pierwsze, czyli opisał wszystko, jak pracuje, jak działa, jakie są w ogóle wersje tam firmware'u. No naprawdę, opis jest genialny. Dodatkowo jeszcze na tej stronce pokazał dokładnie taką samą kolbę lutowniczą T12, jak ja mam tutaj. I też jest sam opisany, także myślę, że jeżeli są osoby ciekawe informacji, jakie tam pisał, to będą mogły sobie poczytać o tej kolbie właśnie, co tutaj właśnie teraz ją widzicie, nie? Bo są różnice pomiędzy tą kolbą, pomiędzy tą kolbą, pomiędzy jeszcze innymi stacjami T12. I na sam koniec zrobimy sobie taki mały bonus, czyli bawimy się w mierzenie temperatury grota, jaką daje taka kolba i ta stacja T12, która jest włożona do tej właśnie obudowy tutaj wydrukowanej w drukarce 3D. To jest taki termometr z taką końcówką typu K. Nie pamiętam, chyba do 400 stopni maksymalnie to jest ten rodzaj tej końcówki. I odkryłem bardzo fajny patent, który pokaże nam bardzo stabilnie po przyłożeniu tego grota do tej końcówki, jaka jest temperatura tutaj na końcu. Naprawdę bardzo stabilnie. I teraz uwaga, jeszcze większy bonus. Dostałem, pożyczyłem w pracy od szefa pirometr. Najprostszy, jaki może być. On chyba kosztuje, nie wiem, 60 zł w sklepie, czy tam może więcej troszkę, już nie pamiętam. Zresztą sprawdzimy sobie cenę też na końcu. Model. Dokładnie to jest GM320 i ma pomiar temperatury od minus 50 do 400 stopni. Także zobaczycie, jak będzie wyglądało mierzenie temperatury grota pomiędzy tym a tym i co tak naprawdę w rezultacie okaże się lepsze. To co, zaczynamy zabawę z tą T12? Lecimy, dobra. Pierwszą taką ciekawostką, którą wam powiem i pokażę, to jest właśnie ta stronka. Powiem wam, że to jest naprawdę opis, ciągnie się przez kilkadziesiąt, nie wiem jak to powiedzieć, akapitów, nie kilkadziesiąt, kilkaset akapitów. To jest spory opis, no tutaj rozłożył na części pierwsze w ogóle tą T12, wszystko opisuje, tylko jedynym minusem to jest właśnie tłumaczenie, nie? Z rosyjskiego na polski i troszeczkę trzeba nieraz się domyślać. Dobra, to teraz tak o, mrugnęło mi tutaj między tymi obrazkami pewien fajny bajer. Zacznijmy sobie od tego. W tej stacji T12 Chińczyk, już wam pokazuje o co chodzi, bo to będzie fajny motyw do pokazania też innym. Jak sobie tą kolbę rozbierzecie, to przy montażu musicie zamontować tutaj taki bajerek, który wykrywa wam w zasadzie, nie, może inaczej. On jest po to, że jak stacja przejdzie w tryb na przykład tam oszczędzania energii, czyli spadnie do tych 200 stopni, to taka kolba jak będzie odłożona na jakimś uchwycie, jak ją ruszycie, automatycznie temperatura wam wzrośnie do zadanej tam jakiejś wyższej temperatury, nie? I teraz pytanie, czy zamontowanie tego, bo jak Chińczycy pokazują na stronie, że tu ma być końcówka srebrna, a tu złota, czy ma jakieś znaczenie? Oczywiście, jeżeli zamontujecie to na odwrót, to też będzie działało. Tylko teraz zrozumcie zasadę tego działania. Załóżmy, mamy stojak, do którego wkładamy tą kolbę, nie? I teraz patrzcie, ja jeszcze się postaram na szybko wrzucić podgląd do tego opisu, co jest na tej stronie AliExpressu z tą
mocowaniem tego tutaj czujnika położenia i zaraz zrozumiecie w ogóle zasadę taką już naprawdę dokładną tego tutaj malutkiego bajerka. Dobra, przełączam się na Firefoxa i patrzcie. Na stronie tutaj AliExpressu mówią, żeby to zamontować w ten sposób. Tutaj jest golden pin od tej strony, gdzie wychodzą już kabelki do tego całego układu elektronicznego. No i silver pin od strony grotu, tak? I teraz pytanie. Czy po takim zamontowaniu, jak tą kolbę należy mocować? Teraz wam powiem, o co chodzi. Patrzcie się na to. Pokazuję wam. Czy jeżeli silver pin jest w tą stronę, do grota, to wtedy ta kolba ma być włożona w ten sposób, do podstawki? Czy są też może podstawki, które są w ten sposób odkładane kolby, nie? Widzicie tą już różnicę, nie? W dół i tu w dół. Czyli to reaguje już całkiem inaczej, jeżeli by było tak o. I dlatego on tam na tamtej stronce opisuje coś takiego, że niektórzy mieli problemy po zamontowaniu tego z wybudzeniem jakby stacji, tak? Że trzeba było wyciągnąć i potrząsnąć. I teraz jest taki motyw. Ja się zastanawiałem, dlaczego Chińczyk daje dwa takie jakby czujniki wibracji. Pierwsza moja myśl, oczywiście ja wtedy tego nie wiedziałem. Myślałem sobie, a pewnie kurde, albo jak uszkodzę, albo jak zgubię, nie? Nie. Już wam pokazuję. Ten gościu genialnie to tutaj opisał właśnie na tej stronce. I on tutaj gdzieś pisze, że widzicie, to jest tak zamontowane. To może być na dwa sposoby. Czyli srebrnym w kierunku grota, bądź złotym. I wtedy, patrzcie, tutaj pisze, to jest jakoś wyjaśnione, mówię, będziecie mieli do tego link, tak że będziecie mogli sobie poczytać i naprawdę zrozumieć troszeczkę więcej rzeczy na temat takiej stacji T12. Myślę, że to będzie fajny patent i tutaj są obrazki. Widzicie już, o co chodzi? Jest coś takiego i coś takiego. Już chyba więcej nie muszę wam tłumaczyć. I teraz taki jest motyw, że on tutaj pisze, że można zrobić tak, że jak ja mam tutaj teraz zamontowany w ten sposób, że srebrnym pinem mam do grotu, to jakbym wlutował ten drugi równolegle tutaj do tego, tylko że na odwrót, to wtedy tą kolbę mogę odkładać do podstawki. Czy mam w dół podstawkę, czy mam takie coś. I ja zrobię taki eksperyment. W zasadzie chyba jakoś z drugiej strony się podłączę, żeby było coś takiego. No, z drugiej strony się poddutuje. Ona i tak wejdzie bez problemu. Tylko trzeba będzie tutaj uważać na to, żeby nie dotykało tej kolby. Ja się podlutuję z drugiej strony tym na odwrót i wtedy sprawdzę potem, czy faktycznie to tak działa, że jak włożę, ona się uśpi, to ją tylko wystarczy, że ruszę. To tam jest chyba, nie wiem, 5 stopni? Już nie pamiętam. Nie, no w zasadzie wystarczy, że tylko wyciągnę kolbę i nie będę musiał nic tam, wiecie, wstrząsać i tak dalej, tylko wyciągnę i pach. I ona się powinna automatycznie obudzić. Niezależnie, czy będzie właśnie w podstawce pod takim kątem, czy też w takich, które sobie tak kładziecie. Bo na przykład do takiej obudowy można sobie tutaj dorobić uchwyt do tego, że sobie tylko zatrzaśniecie tak i ona będzie sobie z boku fajnie leżała obok obudowy, nie? To jest pierwsza taka rozkmina właśnie na temat tej stacji T12 z tym czujnikiem wibracyjnym. Tam jest o wiele, wiele więcej smaczków. Przełączmy się z powrotem na tą stronę, żeby pokazać wam, jak fajnie tutaj jest to opisane i jeszcze jakie są fajne smaczki. Tutaj jest motyw z rezystorem, że po usunięciu rezystora możemy nawet podłączyć, nie wiem, 36 V. Tylko nie wiem, jaki wtedy wpływ ma ta cała moc, która będzie szła na sam grot, nie? Bo pewnie groty też mogą, nie mogą dostać za dużej mocy, żeby się nie przepaliły.
Dobra, jeszcze chciałem wam pokazać. Aha, on tutaj mierzy temperaturę 225-227. Zobaczcie, jaki jest malutki odchył pomiędzy tym, co jest na ekranie tutaj wyświetlacza tej stacji, a tym, co pokazuje miernik. 2 stopnie, to jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny. Dla mnie coś pięknego. Tylko chciałem wam pokazać jeszcze motyw z czym? Zaraz niech sobie przypomnę, bo się zagadałem teraz w myślach i nie tylko. Chciałem wam pokazać motyw z wersjami płytek, które są właśnie w tych stacjach. I ja mam wersję, to już będę wam tak powolutku mówił, tylko niech to znajdę. Ja mam wersję, która nie obsługuje jakby tych stanów. O, są. To są różne wersje tych właśnie płytek i powiem wam, że ta z kondensatorem wersja jest lepsza niż jakbyście mieli taką płytkę z tym, bez tego kondensatora. Coś tam on tłumaczył, o co chodzi. I jeszcze, o, ja mam tą wersję, że jest te gniazdo też do zasilania lepiej umocowane, bo były takie gniazda, że na przykład po włożeniu do budowy z wydrukowanej z drukarki 3D coś tam haczyło i trzeba było to jakby usuwać i dolutowywać się ręcznie. Także ja mam wersję właśnie dokładnie tą, co jest tutaj chyba na tym obrazku i ta wersja nie ma czegoś takiego, że może zapisywać parametry do różnych typów grotów, nie? To jest ten jeden minus tej stacji. Szkoda, bo wtedy mógłbym sobie na przykład skalibrować pod typu K albo pod ten inny grot, jakąś tam inną temperaturę. Widzicie, tu już jest wersja F bez kondensatora. Całkiem troszeczkę inny już układ tutaj elementów SMD jest. No już nie będę tutaj tego wszystkiego czytał, ale wierzcie mi, że bardzo fajnie to opisuje. Wygląd Digimore Mini STC12, wersja nieznana. Tutaj też jakąś pokazuje wersja Xegera Mini STC-T12 LED, też nieznana wersja Xeger. Wyobrażacie sobie? To są niby te stacje takie uważane za porządne, a zobaczcie, są na tym samym układzie STC, co te tutaj, co ja mam, nie? 1524EA. Gdzie jest ten Xeger? Nie, no to jest 15W4, coś tam troszeczkę inny. No dobra, i różnią się pewnie też tym, że on tutaj fajnie to pokaże. No tu jest akurat odnośnie tego mocowania tej wibracji takiej, nie? To są dwie kulki w środku, które latają i w zależności jak się przychyli tą kolbę, to one uderzają albo tutaj i wtedy stacja się wybudza. Po prostu. Bo chciałem pokazać wam jeszcze. O, coś takiego. Widzicie, tutaj są te programy, które pokazują, jak dana stacja ma w menu. Jak to wygląda w ustawieniach menu stacji. I zobaczcie, tutaj w ogóle jest całkiem inaczej niż u mnie. Bo ja mam no całkowicie inaczej. Nie mam pod P01 na przykład jakiegoś napięcia odniesienia, pod P02 nie mam instalatora i on pokazuje, że tu są właśnie różne wersje tych płytek i ja mam tą wersję. To jest tutaj pokazane. Do P11. I widzicie pod P00, pomimo że mogę pokrętłem kręcić, jak wejdę w tą opcję od 0 do 12, to mam tylko tak naprawdę dwa wybory. 0 albo 1. 0, żeby przywrócić domyślne opcje całej tej jakby stacji T12, bądź 1 do jakby, nie wiem, chyba zapisywania tych zmian, które bym tutaj robił. No i to jest właśnie dokładnie od mojej stacji i mogą się też różnić z tego, co tam rozmawiałem sobie z tą osobą na gadu-gadu, że moja wersja może mieć tam, nie wiem, 4 KB tej pamięci, w której się mieszczą te wszystkie ustawienia, a te, które mają właśnie z tą możliwością
tam zapisywania tych różnych rodzajów grotów do ustawiania 64 kilobajty, czy jakoś tak. No, także to jest pięknie tu wszystko wytłumaczone. Naprawdę, rozwalił to na części pierwsze. Polecam każdemu, kto ma albo będzie chciał taką stację kupić, żeby przeczytał sobie to, bo to jest, kurczę, to jest kompendium chyba wiedzy o ST12. Bardzo dużo jest napisane. I zobaczcie, tu jest ta stacja, co ja, ta kolba, co ja mam. Identyczna. I on tu robi testy w ogóle, jakie są temperatury na grocie po ustawieniu na minimum, po podwyższeniu i tak dalej. I zobaczcie, ja wam to pokażę. Zresztą ja też będę robił test z tym na mojej. Także zobaczymy sobie potem, jak to się będzie pokrywało z jego wynikami, nie? Tutaj jest tabelka, ile wat ta kolba osiągnie przy zasilaniu, załóżmy, 12 V, 1,5 A, 18 W. Także od 12 V już możemy powoli coś tam sobie tą lutownicą robić, jakieś drobniutkie elementy lutować. No, tutaj jest od 200 do 400 stopni. A tu jest 420 nawet, ale myślę, tak samo. I tylko chciałem wam pokazać jeszcze taką rzecz fajną. Wszystko opisuje, jakie są elementy w środku. No kurczę, no poezja po prostu. Jakie wymiary, ile waży? 37 gram. Bardzo leciutka jest. Powiem wam szczerze, że ta kolba jest bardzo leciutka i jej brakuje kilku rzeczy, żeby była naprawdę bardzo fajną kolbą. Porównanie tutaj z kolbą taką już bardziej chyba profesjonalną, albo powiedzmy lepszą. I zobaczcie, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem, że ja bym chciał mieć właśnie taką kolbę, z której grot by wystawał mal mniej niż tutaj, ponieważ wtedy ta manualność jest jeszcze lepsza. No i co wam powiem, ale są też minusy. Tutaj właśnie wyczytałem, jak on pisał, że dłuższa ma lepsze dojście do elementów, które na przykład więcej wystają. Załóżmy, że mamy jakiś zasilacz od telewizora, gdzie są duże kondensatory, no to takim grotem pomiędzy tymi kondensatorami możemy tam sobie lawirować. No ale już takim, no to już by było trudniej, już mogłoby tutaj haczyć o tą całą rękojeść. Także no są plusy i minusy, nie? Także trzeba iść albo na kompromis, albo mieć po prostu dwie. No i teraz takie coś. Tutaj fajny w ogóle motyw pokazywał z tą kolbą. Zaraz wam pokażę. Aha, tutaj mierzy temperaturę, jaka jest na tej kolbie, nie? I teraz takie coś, patrzcie, testy. Przy 200 stopniach ustawionych na tej kolbie, na grocie pokazywało 270 stopni. Zobaczcie. Czyli no 70 stopni różnicy to jest totalna różnica, bardzo duża. Dlatego mówię, no do lutowania kabelków jakiś, kurczę, no to nie będzie nam to za bardzo przeszkadzało, a wręcz pomoże nam przy lutowaniu. Ale co on tutaj zaznaczył, że tak naprawdę nie chodzi o tą rozbieżność temperatury pomiędzy 200 stopniami a 270, tylko o stabilność trzymania tej temperatury 269 stopni. Tak naprawdę jakość się liczy. Właśnie jak taka stacja potrafi utrzymać stabilną temperaturę, jeżeli coś tam lutujemy, nie? Tak to tłumaczył tutaj. Przy 250 stopniach, jak ustawił w Hel, czyli te kółko, pokazywało 329, czyli mamy no faktycznie, no te 70 stopni różnicy, nie? Czyli co? Przydałaby się kalibracja jakaś tej kolby do grotu. Tam jest jakiś potencjometr na tej płytce, co było widać, nie? Przy 300 stopniach 367. My też się dzisiaj pobawimy w taką zabawę pomiarem
właśnie temperatury, ile jest na grocie. On tu tak to robi. Ja troszeczkę to inaczej zrobię, pokażę wam jak i wtedy będzie naprawdę też fajnie, stabilnie pokazywało. Przy 350 stopniach ustawionej na tej kolbie 410, czyli 60 stopni więcej. No ale 410 stopni, no to już jest bardzo dużo. Przy takim grocie, no to raczej bym takiej temperatury nie używał do lutowania non-stop, bo szybko grot wypalimy. Ten nikiel, co jest na końcu, nie? Tego grotu. 400 stopni, 430. No to już tylko 30 różnicy. To już wiadomo, się zbliżamy do tej końcowej takiej górnej granicy. No i teraz takie coś. Fajny teścik zrobił, ile wat pobiera taka kolba, jeżeli w spokojnym stanie konsumpcji lutowniczego. Od 8 do 15 W. W spokojnym stanie, czyli dotknął gdzieś tutaj może słoika, kurczę, tam gdzie było coś mokre i wtedy tyle pobierało, nie? A teraz po zanurzeniu w wodzie konsumpcja wzrasta do 48 W. Czyli już kolba pracuje, już tak jakbyśmy lutowali jakieś tam elementy na płytce, załóżmy duże, masowe, no to już widzicie 48,4 W. I on to tutaj testował na zasilaczu jakimś, z tego co się orientuje. Od laptopa 19 V. No, 19 V, laptop. Może ja to nagrywam? Nagrywam, dobra, jest, leci. Ale bym się wkurzył, jakbym nie przełączył kamerki na Firefoxa. No i także 48 W taka lutownica, czyli 50 powiedzmy, pobierała, nie? Na zasilaczu. A, i tu jest fajny motyw z grotem, żeby on nam tak minimalnie nie latał. Pokażę wam coś. To jest faktycznie prawda. Jak się złapie tutaj palcami tą całą rękojeść, grotem porusza, to jest minimalny taki luzik. Naprawdę minimalny. Praktycznie mi to nie przeszkadza w lutowaniu. No ale jak już złapiemy na samym końcu grota, no to czujemy, że coś tam lata. I on wymyślił tutaj, żeby właśnie troszeczkę kaptonu nakleić. Wtedy jak wsuniemy, to mamy perfekcyjnie trzymający się grot. Zresztą tutaj jeszcze pisze, że nie nagrzewa się ta część grota, także nic się nie stanie z tym kaptonem. Najbardziej rozgrzewającym elementem jest właśnie tutaj ta cała końcówka grotu. Także zobaczcie, ile fajnych informacji z tej stronki można wyciągnąć. A to jeszcze nie wszystko. To jest naprawdę do wczytania się. Widzicie, jak włożył sobie kaptonika? I plusem właśnie tej kolby jest to, że można szybko wymienić. Szybka wymiana żala. Grotu, nie? Wyciągacie palcami, pach, pach, zmieniacie, wkładacie następny. To jest właśnie coś pięknego w tej kolbie, za co ją lubię. I faktycznie, no, zmniejszacie tylko na 200 stopni, żeby ona już tak mocno nie grzała. Łapiecie palcami, wyciągacie, wkładacie następny grot. Znowu sobie podwyższacie temperaturę i działacie dalej, nie? Także to jest niewątpliwie plus tej kolby. To już taki, kurde, są bonusy, fajne lecą. Mycie z baterii. Aha, i teraz pokazywał fajny teścik z użyciem trzech lejonków 18650, które napięcie tam wynosiło. Tutaj pisze 11,66 V. Lutownica pracuje z tym napięciem i nadaje się do lutowania drobnych rzeczy, nie? Nawet na 8,4 V. Jak już spadło napięcie na tych akumulatorkach, też jeszcze mógł lutować jakiś tam ten. Jeszcze jakaś torba. Można tą kolbę włożyć do jakiejś, kurczę, saszetki. No generalnie jest bardzo taka praktyczna ta kolba. Może nie jest super najlepsza, ale jest. No myślę, że można ją nazwać taką kolbą typowo mobilną, naprawdę typowo mobilną. Z tym tutaj wejściem i w ogóle z wyciąganym grotem. Patrzcie, macie trzy groty, czy tam więcej, tylko bierzecie jakiś akumulatorek, jak jeszcze macie, kurczę, na 19 V, czy tam 18. No coś pięknego. Coś pięknego, naprawdę. To jest super sprawa. No porównajcie sobie, jakbyście mieli taszczyć jakąś, kurde, taką ciężką skrzynię, jak są te WEPY 937D, gdzie jest transformator ciężki,
Kolba jeszcze do tego, jeszcze musi się to podłączyć do zasilania sieciowego 220 V. Także takie te 12 stacje są o wiele, wiele lepsze pod tym względem. No i co? No, strona jest, jak widzicie, wciór długa. Także polecam sobie przestudiowanie tego, przeczytanie, co on tutaj mniej więcej pisał, bo to jest coś pięknego. Tutaj oprogramowanie sterownika ten nie jest jedynym dostępnym. No, tak, nie jest jedynym dostępnym, bo są właśnie różne wersje i są różne oprogramowania. Także ja akurat trafiłem na tą wersję, powiedzmy, chyba troszeczkę nowszą, z tego co wiem. Już bardziej ta elektronika na tej płytce jest jakby ulepszona i tak dalej. Mikrokontroler STC, nie? No, tutaj tak sobie czytam. No, przepięknie to rozpisał. Jaram się tym jak cholera. Nawet funkcjonowanie oprogramowania układowego kontrolera. Jak to wszystko wygląda? Inicjalizacja urządzenia, pobieranie parametrów z NVRAM, z pamięci tej właśnie. Sprawdzenie, kliknięcie przycisku i zostanie czeka na ścięcie i uruchamia ustawienia rozszerzonych parametrów, czyli te programy P00. Istnieje wiele parametrów, jeśli nie ma rozumienia, lepiej aby ich nie dotykać. No tak, jeżeli ich nie rozumiemy, lepiej ich nie zmieniać. Mogę pożyć układ, ale boję się prowokować problemów. No też się troszeczkę boi tam coś się regulować, nie? No. Mi kopara tutaj opadła, jak sobie to czytałem. Oczywiście ja też wszystkiego tak w 100% nie rozumiem, ale dało mi to jakoś taki większy obraz na funkcjonowanie tej stacji C12. Nawet mamy na tych płytkach możliwość, jeżeli byśmy na przykład posiadali to, co mają Chińczycy, jakieś oprogramowanie, które może wgrywać i zarządzać tym całym firmware'em, to możemy się pięknie podpiąć i robić co chcemy. To jest właśnie piękne. Dobra, może ja już nie będę tutaj się rozwodził nad tym całym opisem, bo to można siedzieć i potem z kimś rozmawiać do północy o różnych tam sposobach i tak dalej. Ale fajnie sobie też zrobi tą obudowę. Tutaj widzę. Aha, to jest Dremel. A ja się tak patrzę, co to jakaś ten? Kolba T12? No to na Dremela jest, że tutaj się gaz ładuje. Mówię, no będę robił tego testa z dwoma tymi, bo on tu gdzieś pisze, że można dwa podłączyć. Jeden w tą stronę, drugą w tą stronę i wtedy już naprawdę możemy kolbę odkładać tak czy tak. No, to jest super ciekawostka. Kurde, ciekawy jestem, ile osób w ogóle wiedziało o takim patencie. Chodzi mi o naszych rodaków, Polaków, nie? Bo na tych ruskich stronkach oni nieraz tak rozkminiają te rzeczy. Ja lubię wchodzić na te stronki i tam nieraz sobie przetłumaczę coś, przeczytam. O, cholernie dużo informacji jest fajnych, ciekawych. Dobra, przełączmy się teraz na kamerkę. Zróbmy sobie testy. Testy z temperaturą. Na pierwszy rzut pójdzie to o. To pójdzie. Sobie posprawdzamy temperaturę tej kolby, no i tej stacji T12, którą kupiłem. Zobaczymy, jaka jest stabilność. Tylko muszę ją złożyć teraz. W tym celu najpierw sobie przykręcę tutaj tą końcówkę. Najważniejsze jest to, żeby dobrze dokręcić właśnie tą tutaj końcówkę, potem grot jak włożymy do końca, to powinno bez problemu już siedzieć. Aha, zrobimy tak, na jednym grocie, najpierw na tym typu K będziemy sprawdzali, czyli tą lutownicę i potem włożymy ten typ K tutaj do tej, żeby zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy tą kolbą a tą stacją T12. Ja sobie tylko tutaj troszeczkę to uprzątnę. Ten grot położymy na bok. Robię malutką pauzę. Podłączam zasilanie do tego.
I do tego. I lecimy z zabawą. Dobra, to testy z temperaturą. Rozpoczynamy. Grot typu K. Temperatura ustawiona na 200 stopni. I robimy test, ile pokaże nam tutaj na mierniku. I teraz taka ciekawostka. Co zrobiłem, żeby fajnie i stabilnie pokazywał mi ten tutaj, no nazwijmy to termometr, tak? Temperaturę. Tu mamy na końcu taki drucik. Jak go sobie troszeczkę rozchylimy, tak żeby on składał się z dwóch części, to na końcu nie jest jakby taka spirala ściśnięty. Jak włożymy pomiędzy to grot, to wtedy nam tutaj fajnie pokaże stabilnie temperaturę. Zobaczcie, ja wkładam grot. Jeszcze raz, żeby dotkło tu bardziej. Dobra. Jest 240 stopni przy 200 stopniach. 42 stopnie mam za dużo. I teraz co mógłbym zrobić? Mógłbym zrobić kalibrację. Żeby zrobić tą kalibrację, ja chyba pamiętam, że coś tam przestawiłem jeden parametr. To popatrzcie, ja się przełączę na Firefoxa, wejdę jeszcze na opis tutaj tych parametrów, które podaje Chińczyk, bo któryś przestawiałem z 41 na 4, nie, z 42 na 41, czy jakoś tak. Chcę zobaczyć, który to był parametr. Gdzie to jest te 41? Dobra, to jest to P03, czyli P03. Zobaczę, jaką mam. P03. Pokażę wam nawet to. P01, P02, P03, 42. Ustawię 41. OK. Ustawię 1, chyba żeby zapamiętał. I ona się zaraz uruchomi w normalnym trybie. Dobra, zobaczcie, ustawiłem z 42 na 41 i w ogóle według opisów to ma być 41. Ja chyba nie wiem, dlaczego było 42. Czy ja coś zmieniłem, czy coś? 20 stopni. Znowu robię testa. Dwieście 234, 236. W sumie to nic nie dało, z tego co widzę tutaj. Czyli różnica jest w temperaturze 40 stopni. Na 200 stopniach oczywiście. No dobra, to zróbmy sobie jeszcze coś innego. Kalibrację tym parametrem od tej temperatury, gdzie się ustawia na 20 stopni, korekcja P07 plus 20 stopni, tak? Okej, no to zróbmy sobie korektę tym P07. Myślę, że to będzie fajny filmik, pokazujący dużo rzeczy fajnych. P01, P02, P03, no 42. Dlaczego 40? Dobra, ustawię 41. P04, P05. P06, P07. Stawię na 20. No i niech ona sobie sama zapisze to. Teraz nic nie będę zmieniał. OK. Teraz powinno już być tam 41. Ten parametr i 20 stopni tej kalibracji. Zobaczymy, ile teraz pokaże tutaj tata. Jak tak samo, no to znaczy, że no, popatrz, już chyba jest różnica i to na lepsze. 215. 215 stopni. 216. No to spadło i to sporo. Czyli ja teraz mam powiedzmy
bardziej zbliżoną tą temperaturę co 217, chcę zobaczyć, no 216, czyli mamy tak, załóżmy, że te 215 tutaj grotem już trochę ruszyłem, 210, 210, czyli 10 stopni. Słuchajcie, no to już jest na plus. Ja jeszcze raz tylko sprawdzę, czy ten parametr, co tam jest 41, jest faktycznie na 41, P01, P02 i tutaj 41. Jest. Dobra. Niech już będzie te 41. To teraz sobie sprawdźmy temperaturę na 250 stopniach. 250 ustawiłem. Już osiągnęła 250. No dobrze. Zobaczymy teraz, jaki będzie miała stosunek na 250 stopniach. No, powiem wam, że teraz jest o wiele, wiele lepiej. 267. Coś czuję, że tym parametrem coś tam te 41, jakbym schodził w dół. 20 stopni różnicy jest, prawie. 20 stopni. Jakbym zeszedł na 40. Dobra, sprawdźmy, co się stanie, jak zejdę na 40. Czy ta temperatura jeszcze zmaleje, bo to być może ma duży wpływ właśnie na tą kalibrację. P01, P02, P03. Schodzę na 40. Niech on sobie sam zapisze, już nic nie będę tutaj kombinował. OK. Dobra, 250. Zobaczmy teraz, jak na tym parametrze. Pamiętacie, mam ustawione 40 i ten jeszcze 20 stopni tam, nie? A może te 20 stopni teraz mam ten inaczej ustawić na 0. Zobaczcie, 263, 4, 265. 250, czyli 15 stopni różnicy. Ok, 15 stopni. No załóżmy, że teraz jest to stabilne. To teraz sobie zrobimy jeszcze inny test. Wejdę tam, gdzie jest T plus 20, P07 i ustawię na 5. Jestem ciekawy, czy na 5. Ok, czyli mieliśmy ile? 265 przy 20, to teraz nie wiem, tak na logikę powinienem mieć 250 stopni. No cholera wie. No tu jest zabawa w kalibrację bardzo fajna, widzę z tego. No i też pytanie, na ile jest dokładny pomiar na tej tutaj końcówce tego termometru, nie? O kurde, 280. 30 stopni różnicy. Słuchajcie, 30 stopni. No to już poleciało do góry w cholerę. A teraz jeszcze coś innego zrobię. To idę w inną stronę. Tym P03 polecę do góry. Ustawię 43. Zobaczymy, czy ta temperatura teraz spadnie, czy wzrośnie. 43 ustawiłem. Wiem z tego, jakoś kojarzę, że kurczę, oni mieli tutaj ustawione ten parametr na 42. Chińczycy ustawili, nie 41. Czyli tak jakby podwyższyli, może wymaga to podwyższenia, żeby. Dwieście siedemdziesiąt trzy. No powiem wam, że no 25 stopni różnicy na tej 25 stopni. No 25 stopni różnicy jest. No to czyli jedynie zostaje nam opcja P07.
5, 6, 7, P07 na maksa, czyli 20. I chyba to będzie najbardziej zbliżony wynik. Potem jeszcze tam tylko zmienię na te 42 czy tam 41, żeby nie było to jakoś przekombinowane, bo też nie wiem, jakie są skutki potem tego. Jakie mogą być skutki. Jeszcze raz wkładam kolbę. Słuchajcie, no, prawie idealny wynik. 251, 252, czyli być może podwyższenie tego do 43 przy 20 tych daje nam, no, ej, no teraz jest naprawdę pięknie. Teraz jest ustawione superancko. Dla mnie to już jest bardzo dokładnie. Biorąc pod uwagę to, że ta kolba, która tutaj leży obok, ona ma jeszcze większą rozbieżność tej temperatury, nie? 260. No dobra, 10 stopni. Okej. Okay. Ustawię teraz 300 stopni. 300 stopni jest ustawione na stacji. Zobaczymy, ile pokaże na tym. Już rozgrzało. No to zobaczymy, czy pokaże 320, czy ile tam. Słuchajcie, teraz mam skalibrowaną tą kolbę chyba perfekcyjnie. 301 stopni. Czyli parametr 43 i 20 z grotem typu K. A jeszcze wam coś powiem. Tych grotów typu K jest 5 wersji. No ale z tym, co ja mam, Ideolo. No, a sobie sam zaklaszczę. Brawo, Krzysztof. Ustawiłeś naprawdę dobrze, według mnie, jak na amatora. 300 stopni. To teraz robimy testa z tą kolbą. Ustawiam ją na minimum 200 stopni. Aha, tutaj, żeby to wyjąć, to teraz wyjmę. Dobra. No i tutaj już mi na tym pokazuje 500, czyli nie ma włożonej kolby. To teraz robimy testa. No tutaj nie jest jakoś zbytnio gorące. Trzymam to w palcach. Patrzcie. Do tej. Tak jak on tam opisywał, że jak tutaj kaptonem bym nakleił, to bez problemu. A tutaj już, no tutaj już się zaczyna robić gorące. Dobra. I teraz biorę zasilacz. Zasilacz jest od laptopa. Od razu mówię. 19 V. 3,34 A. Podłączamy do zasilania. Dioda informuje, że grzeje mi tą kolbę do 200 stopni. W zasadzie ona już była rozgrzana tutaj na tej stacji, także nawet nie było widać tego takiego mrugania dosyć szybkiego. No i teraz co? Robimy testa z tą kolbą. Patrzcie się na te wyniki. Tu już widać, że ustabilizowała się ta temperatura i robimy testa. Ujo, 255. Słuchajcie, stabilność, a czy stabilność, dokładność to jest druga ważna sprawa, jeżeli chodzi o stację lutowniczą T12. Jak widzicie, tutaj jest 260 stopni przy minimalnym skręceniu tym potencjometrem. Także zobaczcie, 60 stopni rozrzutu, 260. No okej. Do bizmutu za dużo, w cholerę. Do tej cyny, która się topi tam w 180 stopniach, to znaczy ma już stan jakby płynny, to by wystarczyło bez problemu. Do tej co 200, tam chyba nie wiem, 20 też by już może starczyło. No i teraz sobie ustawmy ją z 200 na 250. 250. Tu już pokazało mi 300. 310. Przynajmniej będę. Muszę sobie jakoś, kurczę, na tym kółeczku to pozmieniać. Albo spróbować ją wykalibrować tym potencjometrem, co tam jest.
Nie wiem, czy on służy do kalibracji, czy do regulacji jakiegoś napięcia. No właśnie. To jest ciekawe. No, 70 stopni prawie różnicy. Ustawiam na 300. To załóżmy, że przy 300, jak sobie tak ustawiłem, to ile ona mi pokaże? No przy 300 niby pokazuje 300, tak? No to taka zmiana? Dziwna jakaś. Przy 250. O, jak się dobrze złapie. 355. 356 stopni. No powiedzmy, że te 360. No to czyli ma taki rozrzut 60-70 stopni. Dobra. Więcej tutaj chyba nie trzeba pokazywać wam. Ta kolba ma sporą różnicę. Przy 200 stopniach pokazywała 260, czyli 60 stopni ma takiego dysonansu. Nazwę to po muzycznemu. 60 stopni, no sporo, sporo. Dobra, jeszcze raz sobie włożę tą kolbę do. Albo zrobimy inny test na innym grocie. Bardzo cieniutki grot. Już nie pamiętam jego nazwy, ale jest tak wygięty. Włożymy do tej stacji. Ok. Ustawię sobie 200 stopni. Nagrzewa mi się. 200 stopni. Słuchajcie, 200 stopni. Zobaczymy, jaka będzie dokładność na grocie do takich bardzo precyzyjnych lutowań, jakichś, nie wiem, rezystorków i tak dalej. No to robimy sobie testa. Dwieście dziesięć. To i tak ładnie. 215. Dwieście dwadzieścia stopni. Dwieście dwadzieścia pięć. No słuchajcie, 25 stopni. No, powiedzmy 25 stopni na takim grocie, to nawet jest na plus. To już mamy takiego boosta, że tak powiem. No, a jeszcze możemy sobie doładować. Ustawiam na 250. 250 stopni. Oczywiście, ej, musicie coś zauważyć, że ja te wszystkie groty testuję bez żadnej cyny. Dwieście pięćdziesiąt i powiem wam, że tutaj to nawet zależy, jak się złapie tutaj w tamten. O, teraz zapałem dobrze. 263. No 15 stopni, tak? Przy 250, 262. No słuchajcie, to jest i tak dobry wynik. 300 stopni ustawiam. 300. I tutaj też nie wiadomo, jak ustawić właśnie ten parametr tam. Słuchajcie, przy 300 stopniach. 301. Wiecie co? Uznajmy, że teraz ta stacja jest skalibrowana na tych parametrach w miarę dobrze do tych grotów, co tutaj mam. Na pewno o wiele lepsza dokładność niż na tej. Tutaj będę musiał sobie zapamiętać 200, no 60 stopni będę musiał liczyć, nie? Mniej więcej. Czyli ja ustawię na minimum 200, to 260. 250 to tam te 300, nie wiem, 10, 20. 300 to 350, 60. To już będę miał taką informację dla siebie, żeby wiedzieć mniej więcej, jak ją ustawiać. No i co sądzicie o takim filmiku? Podoba wam się? Fajne testy? Ale jeszcze nie zrobiłem ostatniego testa, czyli nie sprawdziłem na pirometrze. I tutaj powinien się
Pirometrem 21,8 stopnia Mamata. No zobaczmy, 300 stopni teraz jest ustawione. Założę się, że nie pokażę tak dokładnie jak ten. Nie, to jest masakra. Powiem wam, że 140. Oj, pirometr do takich rzeczy jest do bani, że tak powiem. Ja sobie jeszcze podłączę tą kolbę. Jeszcze raz, 200 stopni na kolbie ustawiłem. Zobaczymy teraz to. Powiem wam, że nie, to jest masakra. Osiem, 120. Nawet już nie chcę dalej nic mówić. Jeżeli chodzi o pomiar takim pirometrem grotów od lutownicy, odradzam totalnie, niedokładnie. To jest dobre, jeżeli gdzieś mamy jakąś naprawdę dużą powierzchnię, żeby zmierzyć temperaturę, powiedzmy z dokładnością tam do kilku stopni, to może się taki pirometr przyda. Jeżeli chodzi o badanie grotów, no sami widzieliście, totalna padaka. No już na pewno wiem, że chyba nie przyda się przy badaniu elementów jakichś takich SMD. Też to nie zastąpi termowizji na pewno. Oczywiście śmieję się. Nie. Pirometr totalnie odpada. Także myślałem, że wypadnie lepiej, a 100 razy lepiej wypadł taki termometr z taką końcówką typu K. Naprawdę, to się spisało na medal. A kupiłem to kiedyś za 20 kilka złotych, nie wiem, jakimś chyba elektronicznym, czy w ABCRC? Już nie pamiętam, ale to jest super. Dobra, to by było na tyle. Zrobiliśmy sobie takie małe testy. Mam nadzieję, że chyba wszystko wam przekazałem, co miałem do pokazania. Z takich ciekawszych rzeczy o T12. Nagrywam już 52 minuty, no sporo. I co? Jeżeli wy macie jakieś fajne, ciekawe informacje o stacji T12, jakich używacie na przykład wy, grotów, czy tam kolb, jakie kolby polecacie? O, bo wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zmienić sobie na jakąś lepszą kolbę do tej stacji T12. Czy w ogóle też nie kupić sobie cholera w przyszłości na OLEDzie opartej, nie? Jak mają te Xegery i tak dalej, żebyś mieć taką naprawdę wypasioną stację, gdzie mogę sobie ustawić do różnych grotów tam kalibrację. No wtedy to już myślę, że taka stacja T12 to jest naprawdę fajny sprzęcik do domu. To by było na tyle, żeby nie przedłużać. Jak się podobało, to cieszę się, jak nie to trudno. Dobra, trzymajcie się, polecam. Polecam, pozdrawiam, pozdrawiam, trzymajcie się.